Hej, 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 siema wszystkim, tu Kamruz, witam was w kolejnym odcinku serii Zagramy w Hearthstone i moi drodzy, moi drodzy, moi drodzy, drugie skrzydło zostało otwarte. Tak się tym jaram, moi drodzy, że nawet nie mam zamiaru nagrywać tego odcinka zwykłym programem, nagrywam to OBS-em, bez kamerki, już siedzę w samych gaciach, nie mam zamiaru się ubierać. Moi drodzy, tak się jaram, że odpalamy. O tak, drugie skrzydło, normal, moi drodzy. Szybko, 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 ładuj się i kup! Tak! Chcę kupić! 700 golda! Witamy! Szybciej! W sumie niedługo nie będę mieć golda na kolejne skrzydło. Będę musiał porobić questy, arenkę dokończyć, bla 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 bla. Hopa! W ogóle co nas czeka? Nie mogę zobaczyć! Mogę. Dobra. Chcę zobaczyć, jakie karty nas czekają. O, legenda! 9 na 7 za 9 many! Trafl, połóż, Ragnarosa. Zamień swego Hirosa z Ragnarosem. Całkiem ciekawa legenda, ale Ragnaros ma 8 życia jako gracz, więc... to może nieźle udupić. Mimo tego, wracamy. Gar is one of Ragnaros's lieutenants. You're close now. Okej. Co my tutaj mamy? Magma Pulse. Zadaj jedno obrażenie wszystkim minionom. Wszystkim minionom zadaj jedno obrażenie. Mam pomysł, moi drodzy. Mam pomysł na zrobienie talii. Zrobimy ją oczywiście na piście. Chodźcie, jak chcę na piście, może byśmy się skusili na Warriora. Albo wiecie co, dla rekonesansu, zanim będziemy kombinować deki, po prostu rozegrajmy RNG Dasem. Bo czemu by nie? Hopa. Czemu by nie? To jest tylko normalnie, nie trzeba tryhardować. Prosto odpalmy i sobie pograjmy. Tylko zaznaczmy szybko terytorium. Coś długo się zaznacza. Jeszcze nie nas ścisnęło w pęcherzu, dobra. Hopa. Pierwszy pojedynek. Ło, panie, co to jest za gówno? Co to jest za chore gówno? We will rock you, hey. Dobra. Trochę się boję, to ma 0,5. Pewnie ma duże kuku, jeżeli umrze. Co to robi? Co się z tym dzieje? Aj, to Magma Pulse jest zadawany cały czas. Zdaje jedno obrażenie przeciwnemu Herosowi za każdego Firesworna, który umarł tej tury. Okej. Brzmi ciekawie. Znaczy, nie wyobrażam sobie, co możemy zrobić, więc po prostu zróbmy coś takiego. Czemu on używa coinu? Czy on ma jakiś spell? Lava Shock. Ej, to jest niesprawiedliwe. To jest niesprawiedliwe. Chciałem zabić jednego z tych, zobaczyć, co się stanie. Bo chyba jak oni wszyscy naraz wybuchną, zadadzą monstrualne obrażenia. Raz, dwa, trzy, cztery... Ej, spokój gościu, spokój. Jeżeli on umrze, to zadaje jedno obrażenie za wszystkie... za każdego Firesworna, który umarł tej tury. Ale! Z drugiej strony, moi drodzy. Jeżeli umrą ci dwaj, to on zadaje dwa obrażenia i on zadaje dwa obrażenia, czyli łącznie cztery. Czy to się potęguje? Czy nie możemy na to pozwolić? Więc, moi drodzy, zrobimy coś takiego, żeby stracić tylko jedno życie. Zamienimy jego. Może być. I się podleczymy. Rockbiter weapon. Okej. Bronią zniszczył mi swoją broń. Znaczy moją, jego bronią zniszczył. Swoją bronią zniszczył mi moją broń. Przyjemnie. I teraz ile możemy tych dziadów rozwalić? Zróbmy coś takiego. Ło, panie! A szkoda mi zużywać. Chwilę, ale ile mi oni zadają obrażeń? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czyli 5, 10, 15, 20, 25. Czyli.
powiedzmy przeżyje. Powiedzmy, że niech przeżyje. Powiedzmy, że przeżyje. Zobaczysz, że tak działa. Tak, tak to działa. Dobra. Mimo tego przeżyje. Chyba, że spalarami mnie dobije. Co to jest za chore gówno? Moi Boże, ja się na takie coś nie godzę. Ja się na takie coś nie godzę, co to jest? Wow, okej, czyli on ma takie karty. Aha, czyli chyba jestem martwy. Chyba definitywnie. Jep. Ewentualnie, jeżeli on walnie 5 razy w niego. To jest niemożliwe. Dobra, bum. Więc w sumie nie mamy... Ten boss nie jest jakiś super ciężki, tylko trzeba po prostu rozwalić mu te elementale, żeby nie ucierpieć za bardzo. Zrobimy to za pomocą, myślę... Złóżmy sobie deck. Pytanie na kim? Zastanawiam się. Myślę, że nie najgorszym pomysłem będzie zrobić na Warriorze. Moi drodzy, na Warriorze. Z racji tego, iż on ma dużo fajnych rzeczy. Weźmiemy Execute'a. Mam tylko jeden Shield Slam, ale wezmę Fairy War Axe. Warbot. Będzie ok, bardzo ok. Co jeszcze? Cliff? Powiedzmy, że Cliff. Powiedzmy, że Armor Smith. Do stakowania życia. Slam. Nie czuję się na siłach do slamu. Rampage? Może? Taskmaster? Czemu by nie? Bouncing Blades? W sumie to wygląda bardzo ciekawie. Wezmę dla Becky. Shield Block? Bo czemu nie życie? O, Berserker. Berserker, jaki będzie mieć value, moi drodzy. Będzie mieć chory value. Warsaw Commander, bo charge, czemu by nie? Deadbite, bo broń. Arati, bo Arati. Brawl? Okej, wezmę, czemu by nie? Przyda się. Co my jeszcze możemy wziąć, moi drodzy? Co my jeszcze możemy wziąć? Czy jest jakiś stwór, który ma profity z uszkodzenia? Amani Berserker. Ewentualnie moglibyśmy zarzucić Explosive Ship. Ponieważ by została rozwalona na początku i to by służyło nam za AOE. Nerubianek. Nerubianek jest dobrą opcją. No i nie chcę mi się myśleć na deckiem. Taki deck zrobiony na szybko powinien być idealny do tego decku. Powinien być idealny. Hopa! Enrager, Removale, wszystko co chcecie znaleźć. Znajdzie się tutaj. Yeah. Gerash versus Gar! W sumie nie! Wystarczy AOE Silence Priesta, tak ogarnąłem. A, trudno. Zamienię te. Druga tura, trzecia tura, czwarta tura, jest pięknie. Let's rock. Hell yeah. Firestorm. Aż mnie ciekawi, co będzie się działo, kiedy to będzie heroik. Pewnie będą mieli z dwa życia, czy co, albo jedno. I nie masz jak mi dobić spela. Rockbiter weapon, szlak. Ciut boli. Przyznam, że ciut boli, zarzucimy nim. Będziemy mieli dużo ataku. Więc zastanawiam się, czy po prostu powinien nim nie atakować w twarz. Popatrzcie, ile mamy ataku, nie? W sumie to nawet nie jest zła opcja. Ej, zrobimy YOLO. Zrobimy po prostu takie YOLO. Będę mieć bekę, jeżeli to się uda zrobić. Ile my będziemy mieli ataku? 22. Daję taunta. Okej, to nie jest problem, dostaniemy broń. Okej. Dzięki za więcej ataku. Easy.
back to work. Strike. Hop, hop. I hop. Okej, to było super łatwe. Boom. To było w takim przypadku super łatwe. Dostaliśmy druida of the flame. Wybierz jedno, zamień go w 5 na 2 albo 2 na 5. Moim zdaniem słaba karta. 5 na 2 nie będzie zbyt użyteczne. Dobra, kolejny boss, zobaczymy co dostaniemy. O, Geddon! Zdaj 5 obrażeń przeciwnemu Heroesowi. Jeżeli nie mamy niewykorzystanej many. Ha. Nie wiem co będzie mieć na stole. Weźmiemy Ranged Assault na testu. Dobrym z deckiem na niego, biorąc pod uwagę specjal, byłby, nie wiem, Hunter. Bo Hunter też ładnie zużywa całą manę. No i to jest za darmo, nie? Spodziewałem się specjalu typu zadać dwa obrażenia we wszystko, ale na chwilę. Hej, hej. Dobra. Zostawiam sobie Bombera, może coś wyleci za jeden manę, byłbym szczęśliwy. Nie. Dobra, Mad Bomber, obrobiłem za 5, więc trudno. Potem Mad Bomber, potem Tad Steel. A potem nie wiem co. Cieszę się niesamowicie, przyjacielu. Burn! Hop! Zastanawiam się, jak ten specjal się zmieni. Pewnie zadaj 10 obrażeń, jeżeli nie ma many. Lava Shock, posrało ci się, przyjacielu. Tak się nie robi, przyjacielu, dobra. That's it. Okej. Okay. Mamy curve. After you cast a spell, deal to damage. Dobra, może być. Pytanie, co chcemy zrobić. Wykorzystajmy manę. Na ten moment wykorzystajmy manę. To jest bardzo fajny spell, ten Flame Walker. Nie! Nie, to miniona czy... Wow. Było blisko. Było naprawdę bardzo blisko, moi drodzy. Hopa. Chodź, jesteśmy w niefajnej sytuacji. Dobra, ale ma debowę się spisał, zabił go, jest okej. Okay. Oj, nawet zadał więcej obrażeń przeciwnikowi. Bardzo przyjemnie. Lava Burst. Boże, czy on ma tylko spalary? To jest lekko irytujące. Dobra. Hop, hop, hop. Wykorzystajmy manę na fulla. Nie będziemy mieli jak użyć, zdobyć 7 man. On jest irytujący. Coś za 7? O, udało się, dobra. Zrobimy coś takiego. Na razie mamy kerw. Mamy kerw, moi drodzy, jest okej. Okay. Co to jest? Wow. Trochę boli, przyznam. Wypadałoby go jakoś zabić. Nie ma problemu. Pójdzie prosta wymiana. A więc tak, wpierw zrobimy coś takiego. Może walnę go w twarz. Udało się. Bum. Nie rozwalisz się. O moje miliony. I lecimy dalej. Strzelamy Ragnarosem, jest bardzo przyjemnie. A ja w zasadzie też powinniśmy go zabić. Living Bomb. Fuck! Ale to nie zabija. To nie zabija mojego Ragnarosa. Więc jest okej. Dobra, albo zabijemy jego. Dobra, zrobimy to, że on ginie. Zobaczymy, co staniemy. Zera Awaken, GG. Flameheart! Czy on też to posiada? Ale nie przeżyje. Living Bomb? Ile on tego ma? Leciutko irytujące, ale tylko leciutko. Dobra. Hop! Zostaniemy? Jej! Hop i hop! Dziękuję, dobranoc! Udało się przejść za pierwszym podejściem, przyjemnie bardzo.
I dostaliśmy Blackwing Technicana. To jest 2 na 4, jeżeli mamy dragona na łapie, to jest 3-5. Nie zdążyłem przeczytać, ale pamiętam kartę. Chwila, nie ogarniam. Ej, nie ogarniam! Ragnaros przypadkiem nie był ostatnim bossem? I wow, te Hero Power! Co to za chore gówno? Wiem, na czym zagramy. Teraz nie będę próbować grać Rangizasem. Zrobimy sobie Huntera. Czy chcę Huntera? Chcę Huntera. Zagramy sobie Hunterem. Damy tak, chociaż Paladyn mógłby być elo opcją. Ale ja nie mam kart na Paladyna, spieprzeć. Chwila, co? Jakie mamy karty na Paladyna? Co my tutaj mamy? Ja mam bardzo mała kart na Paladyna, zresztą paliłem je, więc... Nie da rady, robimy Huntera, fuck off. Hunter przede wszystkim, Tracking może się przydać, Hunter's Mark może się przydać, Web Spinner, Graveyard Zwłok albo czemu by nie, Arcane Shot. Chociaż czy chcemy Huntera? Chcemy. Dobra, dajmy może Freestrap, może nie być takie złe. Fang Death to będzie bardzo spoko. Quick Shot może być. Damy sobie jeszcze Animal Companion. Alice Hunt na pewno. Deadly Shot może się przydać. Tam Hyena będzie ok. Biorąc pod uwagę The Truffle. I dajmy stwory z The Trufflami. O, Anoyotun będzie piękny. Ponieważ chcemy jak najbardziej absorbować specjal Ragnarosa. Hunted Creeper, Core. Co dalej, moi drodzy? Nerubianek. Siemano. Mad Scientist? Nie, to nie jest taki detrafl jaki chcę. Chcę mieć detrafl, który zapewni nam stwory. Hopa. Nope. Harvest Golem. Wypieprzymy jakieś niepotrzebne rzeczy w zamian. Freezing Track wypieprzymy. Co jeszcze? Było jeszcze coś, moi drodzy. Chyba tyle? Nie. Shredder. Jeszcze jednego Shreddera rzucimy i w zamian wypieprzymy. Co wypieprzymy? Fein Def jest spoko. Glewie Zwłoka najwyżej wyjebiemy. Albo jeden tracking. Nie potrzebujemy dwóch trackingów. Dobra, może być. Takie coś mi pasi. Powinno być ok. Normal. Pora na Ragnarosa. I Hunter. Ale naprawdę, niezłe zaskoczenie, że Ragnaros nie jest ostatnim bossem. Co prawda nigdy nie grałem tego rajdu w WoWie, ale mnie to nieźle zaskoczy. Versus Major Domo Executor. Chwila, co? Ragnaros is most trusted minion. Let's see if we can Chwila, co? Mam mindfuck. The Fire Lord for us. Yes. None may challenge the living. Mam mindfuck, ale okej. Okay. Let the hunt begin. Zostawmy coś takiego. Nie wiem, jaki on ma specjal w sumie. Co to jest? Co to robi? Przywołuje akolytę. Co my chcemy zdobyć? Za jeden manę. Kill Command Harvest Golem. Wezmę Harvest Golem. Żeby mieć większe walię z Fein Def. Chciałbym mieć dwa tego. Coś takiego? W czwartej turze rzucimy Nerubiana i Fein Def. Będzie super. Flamewalker, trochę boli. Może go po prostu zabijemy? Zrobię coś takiego. I walnę w twarz. Może nie będzie chciał się wymienić. Bym się ucieszył. Czy on coś daje? Nie, jest po prostu 1-3. Poszedł twarz, super. Jest bardzo super. Hopa. Hopa. I hopa. Atakujmy może w twarz, chociaż boję się trochę AOE.
Atakuj mnie w twarz. Fakt, że jestem hunterem. Fireball. Okej. Okay. Sobie powinienem jego zabić, bo on dokładnie będzie robić kuku. Dobra, zrobię to inaczej. Zrobię to tak. Hop. Lecimy. Laszo. Niego? Okej. Okay. Ten specjal, no zadbiony 1-3, nie jest taki zły, ale... Spodziewałem się czegoś lepszego. Hop. Face Hunter, moi drodzy. Nie będziemy robić żadnych skomplikowanych taktyk. Molten Giant. Nie ma problemu. Nie ma najmniejszego problemu. Hello. On zmieni się w Ragnarosa może dopiero wtedy, kiedy wystawi z tego stwora za 9 map. Chyba, że ma jakiś spell, który go zamieni. Ile on tych ma Molten Giantów? Cóż, żaden z nich go nie wyratuje. Hej! Bum! Nie było ciężkie. Aaa, takie buty! Ragnaros, he who was ancient when this world was young. Mortal insects, you dare takie buty. Lepiej go szybko zabijmy. Dobrze, że mamy tam nowe trony, przebić się nie mogą. Hop. To jest kwestia życia i śmierci, moi drodzy. Dobra, jeszcze jedna tura. Nie powinien zdążyć wyczyścić całego stołu. Mnie też nie powinien zabić. Ile on ma obrażeń? Chwila, on mnie zabił! O mój Boże! Szlak by to trafił! Nie spodziewałem się, że on się zamieni w momencie, kiedy umrze. Jeszcze raz. Spodziewałem się, że on się zamieni w... podczas gry. God damn it. Dobra, jeszcze raz zagramy nim. W sumie Rangers by się nadawał. Versus Major Domo Executor! No ale trudno. No w sumie mogłem się tego spodziewać, bo biorąc pod uwagę, jak działa specjal. Specjal karty tego typa. Dobra, zamienimy wszystko. Na ten moment nic nam się nie przyda. O mój Boże. W sumie nie patrzymy się robimy tak mocno pod te trafle. No ale cóż, trudno. Zostałem oszukany, smutno buzie. Wróćmy na Rubiana. Aha. Co dostaniemy ciekawego? Kolejny Rubian? Wow. Niech będzie. Wyjdzie to zaś zbyt nudne. Nie chce mi się. Zagramy Range Dasem. Zagramy Range Dasem. Chciałem zrobić kontrę na Ragnarosa, a nie na tego dziada. Hop. Range Das. Jazda. Let's play the game. Niech będzie fun, moi drodzy, niech będzie fun. Myślę, że jeszcze starczy nam czasu na ten, klasyki. Okej, żadny z tych trzech, niezbyt mi się podoba ten start. Nie jest kuszący, chcę coś lepszego. Mogę to uznać za coś lepszego. Czo się raczej nie przyda, ale kim? Hunt them down. Nie użyję specjala. Wow, może użyję. Lava shock. Nie lepiej było specjala użyć? God damn it.
Niech poleci na Juggler. I 7 na wasz okurzu. I w ten sposób będziemy mogli się wymienić. Będzie super. A więc tak, użyjemy Mind... Uuu, to jest bardziej niż ciekawe. Magma Rager złoty. Och, you. Lava Burst? Huh. Nice. Wrzućmy go. W takim razie. Może nie będzie miał czym dopalić, byłoby śmiesznie. W sumie ma. Znaczy nie ma, bo podleczymy naszego dziada. Mag... Hop. 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 I hop. Musimy używać na te Molten Gianty. Jak on się... Wow, to była desperacja. Ostro. Będzie problem. Jade Serpent guide you. Wstrzymamy się. Nie damy mu zdobyć Molten Giantów. Dostałem Fireballa. Super. Bardzo mnie to cieszy. W sumie nie wiem, jak się go pozbyć. Zrobię inaczej. Hop. Próba numer 2. Lepiej. Zdecydowanie lepiej. No okej. Może bombera rzucimy? Nie, nie chcę ryzykować. Będzie to bardziej stratne dla mnie. Corehound, nie ma problemu. Co mi czobijesz, ty sukin synu? Dobra, tak się bawisz? Lecimy z Ragnarosem. Ragi kontra Ragi, moi drodzy. Teraz pytanie w kogo walnie. Pięknie. To było trochę YOLO, ale myślę, że na to pocelne. Okej, okay, Fire Elemental, pirata. Time for a change. Nie wiem, czy jest to dobry pomysł, ale... Co to jest? O, to ma fajny Battle Cry, ale... Ale na ten moment się nie przyda. Time for a change. Time for a change. Zabijemy jego. Hmm. I coś takiego. O nie, ja dam mu... O mój Boże, co? Nie! Co ja zrobiłem? O mój Boże! O mój Boże, co ja zrobiłem? Zapomniałem, że mam czo... Dobra, ale mam znowu Fireballa, więc jest okej. Okay. Tylko teraz Ragnarosa pewnie. Nie, straciłem jego. Czy nie ma jak mi dobić Ragnarosa. I Molten Giant się sypił. O, holy shit! Mind Games? Aż się boję. Aż się boję, moi drodzy. Nie, easy. Wow. Dobra. Nie, zróbmy coś takiego. Co dostaniemy? Może jakąś spalarę? O, to jest bardzo kuszące. Chyba wygraliśmy. Hej! Ragnaros! Pytanie, ile to jest obrażeń? Bo na tej policzyłem, 11. 11, 11 to jest... To nie jest 14. Zaraz, zróbmy coś takiego. Trafiło w niego. Ragnaros mi umrze teraz. Time for a change.
Zbyt ryzykowne. Dobra, pas. Miejmy nadzieję, że Ragi dobrze walnie. Nie walną dobrze. Okej, poszła taka wymiana. Korhan leci, inne giganty. Tadstil. Dostaniemy kolejny Tadstil, więc jest szansa na dobicie go w pięknym stylu. Wow, on wszystkim idzie w twarz. Nie, tylko nim. Nie użył specjalu, super. Dobra, chyba wygraliśmy. Jep. Dziękuję, dobranoc. Pięknie! I jeszcze na dodatek Ragnaros dobity z Fireballu. No po prostu, czy może być lepiej? Heja! Dziękuję, dobranoc. Okej, zabawny boss. Im Gangboss, to jest super. You've done it! The mountain is mine! Mine! Okej. Domyślałem się, że to będzie finały boss. I mamy naszą legendę. Zamień Ragnarosa. Zamień Herosa na Ragnarosa. I mamy Cash Challenge, moi drodzy. A sobie ogarniemy jeszcze w tym odcinku, bo czemu by nie? Mamy Warrior kontra Gar. I dostajemy Axe Flingera, który jest bardzo fajnym stworem, moim zdaniem. Odpowiednio skąpiony zadaje niesamowite obrażenia. Więc jazda. Gerash versus Gar! Domyślam się, że to będzie talia pod Elden Rage. Czyż to jest ta sama talia, którą ja miałem? Victory or death! O mój Boże, dobra, zrobię coś takiego. Tego, tamtych dwóch nie potrzebujemy. No patrzcie, to jest to samo, z czym wygraliśmy po raz pierwszy. O mój Boże, mam déjà vu. Przecież to jest idealna kontra. Czemu oni dają mi idealną kontrę na tego typa? I don't get it. Tak samo jak było z Hunterem. Idealna kontra. Dobra, lecimy. I atak w górę. Miejmy nadzieję, że nie ma żadnej spalary. Miejmy taką cichą nadzieję. Dobra. Lava Shock nie jest wystarczające. Lava Shock nie jest wystarczające, żeby pokonać mnie. Hell yeah, dobra. Co ja bym chciał? Może zróbmy coś takiego. Dzięki czemu dostaniemy trochę bonusów. Hopa. Gdyby coś poszło nie tak, nie chcę, żeby one wszystkie wybuchły naraz. Przyjemne patrzeć na te cyferki, które się rodzą. On dostaje tylko psy do ataku, myślałem, że to chyba. Ale żal. To jest déjà vu, to jest pieprzone déjà vu. O nie, tym razem zrobił tak. To mu tak nic nie dało. No okej, GG. Jeszcze on, serio? O mój Boże. To jest śmieszny żart, moi drodzy. To jest po prostu... Te challenge'e... Są chyba... Challenge, to jest challenge, tak? To jest chyba dla ludzi bez mózgu, którzy nie potrafią zrobić sobie talii. O, Lava Shock, to jest bardzo fajna karta. Pod talię, pod overload. Troll kontra Baron Geddon. Chodźmy. Zobaczymy, jaką kontrę tym razem dostaniemy. Proszę, może to będzie fandek typu Mage, jaki spotkaliśmy wcześniej. Może, oby, mam nadzieję. I hope so. Bo takie śmieszki są fajne. Zobaczymy, co mamy, co mamy. Nie, to jest nie śmieszki. Lava Shock sobie zostawię. Czy to jest po prostu deck pod overloady? Okej. Przyjmę. Alakir, na cholerę mi jesteś. O, chociaż możemy użyć Lava Shocku. Pytanie, czy chcę użyć Lava Shocku, czy chcę może... Totem. No ja użyję Lava Shocku. Chociaż to jest też kuszące. Dobra, użyjmy tego.
Większe obrażenia będą z Lightning Stormu i będziemy mogli użyć tego dalej. Ty suko! A to walona szmata. Dobra, oberwiem ją za 5. Ten koleś mnie lekko denerwuje. On się wymienia. Poprawili AI. Dobra, jakie tak to tak. Co, ile dostaniemy? Ło, panie. I to jest za 4 many? Co to za chore gówno? Pytam się. Ja się pytam, co to jest za chore gówno? Tyk tyk, motherfucker. God damn it. To jest lekko irytujące. Zawodę sami Jacygina, więc to jest kuszące. I chyba nie mam innego wyboru. Co ja mogę zrobić? Cztery many, bro. Zrobimy coś takiego. O kurwa. Zapomniałem, że to zapomniałem, że to zdejmuje overload. O mój Boże. No właśnie, ogarnąłem. Ej, czy on sam sobie zadaje obrażenia? Nie, do enemy hero. No ma. O mój Boże. Dobra, co my możemy zrobić? Dalej... Nic mi to nie dało. Hellfire. Mamy ostro przestrany, moi drodzy. O mój Boże, get wrecked. Nie mogę z tego. Tak bardzo nie mogę z tego, jak mogłem, że tak bardzo zjebać. O mój Boże. O mój Boże. A nie, to wyzwanie jest akurat fajne. To akurat jest wyzwanie, jest naprawdę bardzo fajne. Nagrywam. Dobra, zostawię tak. Okej. Mamy całkiem ładny kerw. Hej, hej. Burn. O! Przyjmę. Będziemy mogli bawić za dużo, co prawda... nieważne. Bardzo nieważne. Teraz w takim razie rzucimy elementala. Flame Heart, spoko. Rzucimy teraz Fire Rewarda, dzięki czemu on dostanie bonusy do statów. A my będziemy mieli fajną kartę. Tylko pozwól. Mimo tego, ta karta jest naprawdę dobra. Przy odrobienie szczęścia, moim zdaniem. Z kombem Lava Shocku jest naprawdę value. Dobra, łącznie mamy 5 many, czyli możemy zrobić to combo. Hop, hop. Tym razem nie zapomniałem. Lecimy dalej.
Jep, teraz ogarnąłem. 6 many. Hopa. Nie, to jest raczej wygrana. Teraz dobrze rozporządzam maną. Jest okej. Mamy świetny stół. Jeśli możemy rzucić... Tik tik. O mój Boże. Tik tik, motherfucker. Czemu w niego, a nie w niego? I don't fucking get it. Dobra, chyba go zabijamy. Yep. I tym podramionem. Bibi, GG. Jej! Cóż, drugi challenge był naprawdę bardzo fajny, podobał mi się. Pierwszy był beznadziejny. Dziękuję wszystkim za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało. To był odcinek nagrany na szybko, OBS-em, kolejny odcinek na heroikach. Oczywiście będzie nagrany porządnie, więc nie musicie się martwić. Będzie mój ryj, będzie wszystko. Trzymajcie się, do zobaczenia i dziękuję za uwagę, pa pa.